Na pewno będzie spotkanie po prostu mężczyzny z kobietą i ono da otwarcie na jakieś może lepsze jutro, tak? Na jednej energii tej kobiecej i męskiej. A będzie za tym stała konkretna bohaterka i konkretny bohater. A do tego będą chóry. Sama do takich wniosków doszłam. Na to wygląda, że nasze drogi się związały na ciaśniej i faktycznie prowadzą w bardzo ciekawym kierunku muzycznym. Jest to szalenie rozwojowe dla mnie. W ogóle udało nam się stworzyć fajne trio. No, cały czas o tym myślę i jestem szczęśliwy. Gęba mi się uśmiecha na myśl, co nas spotka. Wprawdzie rozpoczęliśmy dopiero robotę, ale jest fajnie i jestem pełen entuzjazmu. Wykorzystanie potencjału lokalnego, taki jaki ludzie w danym miejscu mają, i to nas bardzo mocno inspiruje i nakręca do tego, żeby właśnie na jednej scenie razem z profesjonalnymi artystami, muzykami, aktorami występowali no chociażby grupy działające w obrębie tańca, sportu, czy to są różnego rodzaju kluby. Rock opera to jest dla mnie tak samo jak dla chociażby naszej wokalistki czy dla Hilka, to jest nowe doświadczenie. Ja pisałam piosenki do wielu swoich spektakli, i dla dzieci, i dla dorosłych, ale to są piosenki do przedstawienia teatralnego, a to jest coś zupełnie nowego, więc bardzo, bardzo to też budzi tremę z jednej strony, a z drugiej jakieś takie zaufanie, że teraz mamy takie zadanie, więc idziemy w rock and rolla, idziemy trochę w bluesa, idziemy w emocje, w uczucia.